No, nie pasują. Ale przyniosły szczęście. Przyniosły naprawdę, nie będę wam opowiadał jakie, co. Ale naprawdę jestem chyba zadowolony w ostatnim czasie. O, jaki piękny sobie wypływa. Można to strumykiem nazwać? Nie. Bo to z rury wypływa. Kanalizacja taka, nie? Nie kanalizacja, to jest drenaż. To jest drenaż, dreny sobie idą przez pole i sobie odwadniają do tego rowka, który zaczyna się robić mokry. Nie był mokry wcześniej. Sygnał mam. 65, 61, 63. Dobra. Patrzę na wierzchu z powrotem, dlatego że... Dlaczego? Dlatego, że znowu słyszę, że jest dosyć płytko. Dobra. Łopatą to zrobię. Zróbmy to łopatą. Dobra, dobra. Czasem lubię ze sobą rozmawiać. Właściwie to teraz to robię cały czas, bo... Dobra, mam dołek. Sorry, poprawię sobie na kolanik. Głębiej, głębiej. Dobra, coś tam widzę. Tutaj się na to mówi potocznie kołk. Czyli od Coca-Coli puszka. Nie chce mi się grzebać naprawdę, żeby wyciągać resztę tej puszki. Zabieram śmieć, który wyjąłem i bujam się dalej, zasypuję dziurę. Niech sobie poleży jeszcze parę lat, naście, dziesiąt. Może se zgnije. Cisnę dalej. O, ja pierdzielę, tam mam klucze. Dobra. Mam sygnał. 79, 78, 82. Też dosyć stabilnie. I też płytko. Też płytko jest. Też jest płytko. Praktycznie jest na wierzchu gdzieś tu. Weź no Antoś tam zagrzyb. Ach, to jest takie typowe dla Szkocji, ta ziemia jest wiecznie mulista, taka brudząca strasznie. Jak do chaty wracam, no nie, znowu to. Naprawdę nie wyciągam. Puszka. Puszek jest najwięcej. Puszek jest najwięcej. Z tego wszystkiego. Dobra, chowam to, cisnę dalej. O czymś ja mówiłem, kurde, zapomniałem, ja pierdzielę. '82, '78 wtedy było. Nic nie widzę, napadało na wyświetlacz. Skacze, niestabilny sygnał jest. Fajnie, lubię takie te z kamienia. Bardzo ładnie mi się podobają te mury. Jakaś
dziadyga siedzi też. Też chyba puszka. No tak jak mówię, ta ziemia jest strasznie brudząca, mulista taka. Jak nieraz widzę, jak chłopaki w Polsce z wykrywaczami sobie chodzą po fajnej, suchej ziemi zaoranej, właśnie tak jak pole, jak tutaj. I jak jest suche, to właśnie w super się chodzi, fajnie, ale jak jest taka breja, to jest masakra. Wbijasz się pół metra w ziemię się wbijasz. Nie wyjąłem tego. Pociąg na takiej dziczy. Zawsze muszę koło torów trafić. Nie chce mi się tego szukać. Ten sygnał był i tak niestabilny. Myślę, że to nic ciekawego. Cisnę dalej. Dobra. Przetrę trochę. No bo woda. Dobra. I dalej jazda, ale fajne. No fajne okoliczności przyrody są tutaj. O, proszę bardzo. Lilu, lilu na badylu. O. Ciekawego. Siedemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, troszeczkę już po głosie. Słyszę, że chyba w puszeczkę uderzyłem szpadelkiem. No jak nie, jak tak. Mógłbym chyba robić w jakiejś agencji detektywistycznej lub czymś takiego, czymś takim. Szweps, proszę ja wuja. I to jest, proszę ciebie, klasyk Shandy. Ja wiem, co to jest. To jest ten lemon orangeade, co Popek go wypił. I on go przyszedł i go tutaj wyrzucił. Mi się tak wydaje. Więcej jak pewne, jak to powiedział mój znajomy. Prostuję kamerę. Puszka ze sobą. Kurde, Janek byś mógł skup tu otworzyć. Czy sprzedał te wszystkie puszki, co je wykopuje. Nie musiał do śmietnika wyrzucać. I bym se, normalnie bym se uzbierał pieniądze. I bym se, a co bym se kupił? Po co mi pieniądze właściwie? Ja bym se kupił niespodzianką jajko, bym se kupił. O! To bym se zrobił.
57,52. Kiedyś tak sygnał miałem i zacząłem kopać. A czemu nic tu nie ma? Tamten mówił, że jest, ten, że mówi, że nie ma. Co ja mówiłem? A, miałem sygnał. Zacząłem kopać. Biłem 3 razy łopatę. I poczułem kilka zbombardowań takich, ale potężnych, w łeb i w rękę. I co to było? No, to były właśnie, nie wiem, czy osy, czy pszczoły. Głowę to tam lekko dostałem, jakieś, nie wiem, takie otarcie, chyba końcówką mnie drapła. Żądła. Ale łapa mi spuchła nieźle, no ale lepiej łapa niż głowa, nie? W ogóle to dobrze, że głowa, a nie łeb. Jeszcze gorzej. Niu, ścisiu. Co tu jest, kurczę? A to jest znowu zakała całego środowiska detektorystycznego, co się nazywa folia. Folia. Dobra. A gdzieś mi tu piszczało. Zakopuję dziuplę. Folia w torbie. Tam znowu jest, kurwa, przepraszam, zaraz mi ten patyk wybije oko. Wychodź, ty draniu. Co tam jest? Proszę ci, nie pisz. Tu jest coś. Czekaj, poprawię to. Moim poprawiaczem. Jakiegoś takiego szwagra miałem, szwagier poprawiacz. I oto oczom jego ukazał się jakże piękny kawałek. Jakże piękny kawałek pazłotka z pasztetu podlaskiego. Znaczy, tak bym powiedział, jakbym był w Polsce, ale że jesteśmy w Szkocji, raczej nie jest to kawałek złotka z pasztetu podlaskiego. Jest to kawałek złotka z jakiegoś innego lokalnego gówna. Dobra. Masakra ten gnój taki, nie? A może ja to lubię? Właściwie nie zastanawiałem się nad tym. Właściwie to może ja to lubię, ten gnój taki. Utytłać się w tym. Nie, nie lubię. Moment, śrubę skręcę mocniej. Cicho, niuniuś. Już tatuś bierze. Do góry nogami go wziąłem trochę chwilę. Zaraz mu cała krew poszła do głowy. Proszę ciebie. Zaraz go zaczęła głowa boleć. Takie rzeczy. Nie wiem, tak się zastanawiam teraz. A może, drogi Pawełku, powinieneś udać się w kierunku tego lasu? Tak sobie pomyślałem. I tak zrobię chyba. Tak czy nie? Tak czy nie, krótko. Nie, zrobię inaczej. Idę tam,
Zobaczę, co tam jest. Bo ciekaw jest strasznie. Dobra. Krzyż na ramię. Szpadel w rękę. I cisnę dalej. Tam jest rowek, ale ja mam buty. No nie, buty by mi przemokły. Muszę sobie kupić buty takie bardziej wodoodporne jakieś i będę sobie wchodził do tego rowku. Nie taki jak ten. Tam widzę, że jest rowek nie taki. Widzę, że jest rowek, w którym jest wody dużo więcej. Może coś być, czemu nie? No jak nie, jak tak. Ładna Szkocja jest ogólnie, takie zależy gdzie, nie? Ale ogólnie jest fajnie, tak ładnie jest. Szczególnie latem, niestety jeszcze jest zima. Latem jak słońce przyświeci, to fajnie to wszystko wygląda. Tam widzę niektóre czubki gór, bo tu jest górzyście w ogóle. Jeszcze są pokryte śniegiem. Także takie rzeczy. No nie wiem, gdzie mam iść. Tu nie. Dobra, tu idę. Jednak tam ten pierwszy pomysł. Tylko, że wejdę tędy. Wejdę tędy i to wszystko. Tutaj. Co to za sygnał? 62. 53. W sumie nie chce mi się tu kopać. Jak coś będzie, to i tak nic starego. Dobra. Tu popatrzymy. No bo to przy drodze asfalt położony, no to na pewno nic nie będzie.